Dzień dobry, nazywam się Anna Łukanowa-Jakubowska, pracuję na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii przy Politechnice Opolskiej, prowadzę przedmiot fizjologię wysiłku i dzisiaj znajdujemy się w Laboratorium Fizjologii i Wysiłku i będziemy przeprowadzać badania wydolności fizycznej dla sportowców. Dzisiaj właśnie przeprowadzimy badanie wydolności fizycznej na bieżni elektrycznej dla zawodniczki, pływaczki. Ten test jest to próba stopniowana do odmowy i przy tym badaniu będziemy mieli pobór tlenu, czyli maseczka, która będzie nam mierzyć VO2max i ilość wdychanego i wydychanego powietrza, czyli wentylację płucną. To będzie jeden z pomiarów i w trakcie tego testu również będę pobierała krew na każdym etapie tego obciążenia, w celu określenia tak zwanych progów, próg tlenowy i próg beztlenowy. A więc zaczynamy badanie od tego, że najpierw sobie podłączamy aparaturę, tutaj robimy sobie krótką kalibrację aparatury i zaczynamy od obciążenia 6 km na godzinę, czyli to jest taki chód przez 3 minuty, tak aby zawodnik zaadaptował się i do szybkości bieżni, do samej bieżni, ale zarówno też um, zaadaptował się do oddychania w tej maseczce, które um, no nie jest to koniecznie łatwa sprawa, chociaż zazwyczaj jak ktoś przychodzi drugi, trzeci raz na badanie, mówi, że um, maseczka mu nie przeszkadza, Jagoda akurat uważam, że jest bardzo mocno przyzwyczajona już do maseczki, bo jest po raz kolejny badana, więc... Um, Możemy sobie zaczynać. Ta maszyna ma czasami takie odgłosy. Powiedzmy, że ona sobie będzie tutaj delikatnie nam przypominać pewne funkcje. Zaczynamy sobie od 6 km na godzinę, rozpędzamy bieżnie. I w momencie, w którym osiągamy tą szybkość 6 km na godzinę, włączamy sobie czas start. I trzy minutki przy takiej szybkości zawodniczka będzie sobie chodzić. A ja w trakcie właśnie samego wysiłku tutaj na bieżąco będę sobie notowała poziomy, poziom właśnie tętna na każdej minucie tego obciążenia. Tak, abym mogła na bieżąco analizować stan fizjologiczny zawodniczki. Tutaj, tak jak widać, mam przygotowane, właśnie igły jednorazowe, takie nakułacze. Mamy waciki, paski, które będą służyć do poboru, właśnie tutaj kwasu mlekowego. Do, to jest analizator kwasu mlekowego. I tak w, w drugiej minucie tego wysiłku. Będę już pobierać krew. Teraz już mamy pierwszą minutę. Zapisujemy sobie tętno zawodniczki. Przygotowuję sobie pasek, który wkładam właśnie do tego analizatora. I jak będziemy mieli już dwie minuty wysiłku, będę nakuwać palec, pobierać krew i będziemy czekać na wynik kwasu mlekowego. Jak na ten moment, tutaj na tej aparaturze mamy e, pokazane właśnie tętno i pobór tlenu, który cały czas podczas wysiłku się zwiększa, a tutaj poniżej mamy wszystkie pozostałe parametry, jak wentylacja płucna, e, właśnie RF, e, Fe. To są takie właśnie parametry, które wspomagają odczytu wyników. Już mamy dwie minutki, zapisujemy sobie tętno i pobieramy krew. Samo okucie to praktycznie jest niebolesne. Pobieramy bardzo małą kropeleczkę, dajemy wacik i zostało 30 sekund. Tego poziomu testu. I po 30 sekundach zmieniamy obciążenie, wchodzimy o 2 km na godzinę wyżej, czyli teraz, jak mamy 6 km, będziemy na 8 km na godzinę, i kolejny etap będzie znowu 3 minutki. I mamy 3 minuty, idziemy w górę. Teraz będziemy lekko truchtać. To już jest drugi poziom tego testu. Cały czas czekamy jeszcze na analizę kwasu mlekowego. I już mamy pierwszy pomiar. Wpisujemy sobie kwas mlekowy w schemat. mam tutaj na tej aparaturze cały czas mam podgląd, co się dzieje wewnątrz tego organizmu. Jakie są przemiany, z czego tak naprawdę organizm pobiera energię, i na podstawie tych parametrów potem jestem w stanie określić, właśnie jaki jest poziom wytrenowania zawodniczki i jak kierować procesem treningowym. Mamy już 5 minut, za każdym razem wpisujemy sobie tętno, i teraz mamy kolejny pomiar. Bardzo dobrze, jak tutaj idzie za 5 sekund. I idziemy w górę. Będzie teraz 10 km na godzinę, 3 minutki. Mamy już kwas mlekowy. I kolejne 3 minutki. Jest tu test tak zwany do odmowy. Ze względu na to, że zawsze zawodnik decyduje o tym, kiedy ten test tak naprawdę chce skończyć. Ja oczywiście widzę jego możliwości i parametry na bieżąco, ale tak naprawdę zawsze sam badany decyduje, kiedy ten test kończy. Brawo, bardzo dobrze. Jagoda, 30 sekund zostało. I tutaj mamy właśnie poziom kwasu mlekowego, który nam wyskoczył. No, jagoda, idziesz na rekord VO2 max. Swój własny. Brawo. To jest w tej chwili najlepszy wynik jagody. W tym teście. Brawo. Brawo, Jagoda. Super. Świetnie. Brawo. Super. Brawo, Jagoda. Koniec? Dobra. Rączki na bok i nóżki na bok. Brawo, Jagoda. Świetnie. Pięknie. I teraz mamy wynik V2 Max. 45, więc to jest naprawdę najlepszy wynik jagody. I też najlepszy wynik, jeżeli chodzi o czas, który wybiegałam. I czekamy teraz tak zwaną restytucję, czyli w jakim czasie spada nam tętno z maksymalnego do 60%. I tutaj maszyna nam to liczy. Czekamy do 3 minut po wysiłku. Im krótszy jest ten czas restytucji, tym uznajemy, że zawodnik ma lepszą regenerację, czyli lepszą adaptację do wysiłków. I mamy teraz koniec restytucji, czyli czas oczekiwania półtorej minuty. Bardzo dobry czas regeneracji. I sama maszyna nam teraz podaje tutaj wartości końcowe, które ja sobie spisuję. I na podstawie właśnie tych wartości określam stan fizjologiczny zawodniczki. Badanie właśnie dobiegło końca. Zawodnik już odpoczywa, ja mam wszystkie parametry, więc teraz zapraszam, zapraszam na tą część teoretyczną, w której umówię część dalszą. Jak już wykonaliśmy badanie wydolnościowe na bieżni elektrycznej z pomiarami gazów i Pomiarami krwi, to teraz przechodzimy do tej części teoretycznej, w której wytłumaczę głębiej troszeczkę, na czym opiera się to badanie i co znaczą konkretne parametry, co one nam dają w praktyce trenerskiej i jak na podstawie tych parametrów możemy kontrolować progres w procesie treningowym. A więc tak. Y Prezentacja, tytuł prezentacji to jest wpływ wydolności fizycznej na zdrowie. Jak ćwiczyć zdrowo w wieku dorastania? Wiadomo, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że same badania wydolności pomagają w tworzeniu formy fizycznej w wieku dorastania, również oczywiście jest to badanie dostępne i dla osób dorosłych. Niemniej jednak dzisiaj skupiam się troszeczkę bardziej na tej wydolności fizycznej w wieku pomiędzy 12 a 18 lat. Miałam bardzo dużo zawodników w tym wieku, którzy osiągali wyniki powiedzmy na miarę mistrzostw Europy czy mistrzostw świata i wszystkich tych zawodników musiałam badać w sensie takim przeprowadzać tego typu badanie jak dzisiaj mieliście okazji zobaczyć. Na podstawie tego badania wyciągamy tak zwanych parametrów wydolności fizycznej człowieka. Co to są te parametry i jak one w praktyce służą trenerowi do tego, żeby kontrolować proces treningowy? Co to jest parametr? To jest cząsteczka właśnie tej wydolności fizycznej, która daje nam wiadomość lub informację o tym, na jakim poziomie znajduje się... Dana funkcja. Na przykład mamy maksymalny pobór tlenu, który nazywamy VO2max. Jest to bardzo znany parametr, który od podstaw pokazuje nam tą taką całkowitą wydolność fizyczną. VO2max jest uważany za miarę tlenowej wydolności organizmu. Dobrze wiemy, że w komórkach naszego organizmu występują tak zwane mitochondrie, i w tych mitochondriach. W każdej z naszej komórki odbywają się bardzo skomplikowane procesy, reakcje chemiczne, których efektem jest wytworzenie określonej porcji energii. Im dłużej tej energii wytwarzamy za pomocą tlenu, tym więcej będziemy spalać energetyk pod nazwą kwasy tłuszczowe. Czyli można by powiedzieć, że nasz organizm ma nieograniczone zapasy tłuszczu. My tutaj w fizjologii wysiłku nazywamy je kwasami tłuszczowymi. Więc dopóki mamy do czynienia z tym energetykiem, kwasy tłuszczowe czy tłuszcz, i w obecności tlenu możemy wytwarzać energię, tym nasz zawodnik będzie w stanie wykonywać wysiłek na dużych lub mniejszych intensywnościach, ale w nieprzerywalnej częstotliwości. Jakie jeszcze mamy parametry, oprócz oczywiście tego VO2 max, do którego też teraz za chwilę znowu będę wracać, ale i czym przede wszystkim to VO2 max jest uzależnione? Mamy wentylację płucną i jest to ilość powietrza, którą każdy zawodnik jest w stanie wdychać i wydychać podczas tego badania w trakcie jednej minuty, czyli litry powietrza przez minutę. Im więcej tych litrów mamy w płucach, wiadomo, że nasz organizm będzie miał większe możliwości do wyłapania tlenu. Im mniejszy zapas tego powietrza, no to tym mniejsze zdolności naszego organizmu do przetwarzania tlenu. A więc same badanie, które widzieliście i ta maseczka, która jest założona na twarzy, ma za zadanie wyłapywać i pokazać nam na aparaturze ile tych litrów powietrza było wdychanych i wydychanych podczas całego wysiłku. A więc tak, te wartości. Wskazują i dają takie pojęcie dla trenera, na ile ten zawodnik jest wytrenowany na ten moment i na ile można go obciążać kolejnymi treningami, tak aby on sukcesywnie cały czas się rozwijał. Kolejnym takim parametrem, jednym to jest VO2 MAX, o którym już mówiłam, on jest podstawowym parametrem, ale kolejnym to jest VO2 na progach. I teraz, co to są progi? W wydolności fizycznej i czemu one służą, mamy dwa progi, które to badanie również nam określa: próg tlenowy i próg beztlenowy. Tak jak widzieliście, ja pobieram krew co trzy minutki, i na podstawie tego badania krwi, na tej maszynce, którą też widzieliście, pokazuje się pomiar kwasu mlekowego. I ten kwas mlekowy to jest nic innego jak uboczny produkt rozpadu glikogenu, czyli energetyku, który znajduje się w mięśniach i w wątrobie. I teraz na poziomie gdzieś 2 mm. To, co nam, tak jak mówiłam, pokazuje w maszynce, mamy próg tlenowy, czyli wszystkie wysiłki, które są wykonywane do momentu tego 2 mm, możemy wskazać, że to są wysiłki tlenowe. Czyli one odbywają się na podstawie rozpadu tych kwasów tłuszczowych z udziałem tlenu. Pomiędzy 2 a 4 mm. To już mamy tak zwaną strefę mieszaną pomiędzy dwoma progami, i tutaj w tej strefie mamy rozpad troszeczkę właśnie tych kwasów tłuszczowych, ale również już troszeczkę rozpadu glikogenu. Glikogen. To jest taka istotna rzecz w treningu, że glikogen jest w ograniczonych ilościach w naszym organizmie. Tak jak mówiłam, znajduje się właśnie w mięśniach i w wątrobie i zużyty glikogen regeneruje się w przeciągu do 76 godzin. Czyli jeżeli mamy 76 godzin, czyli 3 dni. Jak to wygląda, jeżeli zawodnik będzie wykonywał codziennie wysiłek i będzie korzystał z glikogenu, to w pewnym momencie te zapasy glikogenu się kończą i organizm sięga po zapasy energetyczne białka. Wiemy na pewno, że białko jest budulcem mięśnia, i jeżeli zaczynamy korzystać z białka jako zasób energetyczny, to my robimy taką jakby procedurę. Że mięsień sam siebie tak naprawdę zjada. I teraz ten mięsień, który ma swoje włókna, każde włókno to jest białko. Jeżeli pobieramy to białko z włókna, białko się usztywnia. A wiemy też dobrze, że mięsień ma predyspozycję elastyczności i na podstawie tej elastyczności jest w stanie wykonywać ruch. W momencie, w którym zawodnik przestaje korzystać z glikogenu, a wchodzi w korzystanie z tego białka. To my tak naprawdę usztywniamy włókna mięśniowe, po czym zawodnik zazwyczaj doznaje różnego rodzaju kontuzję, lub ten mięsień jest po prostu bardzo obolały, i zawodnik nie jest w stanie wykonywać swoje zaplanowane treningi na tym poziomie, na którym gdzieś tam sam trener czy zawodnik sobie to planował. Więc dlatego też tak ważne są te badania wydolnościowe, żeby nam pokazały na jakim etapie energetyki. I jest dany zawodnik, czyli na zasadzie takiej, żebyśmy wiedzieli, w której strefie znajduje się ten zawodnik podczas wysiłku. Czy jest to strefa tlenowa, czy jest to strefa mieszana, czy jest to strefa glikolityczna. Jeżeli zawodnik znajduje się w tej strefie glikolitycznej, czyli powyżej tego progu AT, powyżej 4 mm, to już jest sygnał dla trenera, że coś złego dzieje się z procesem treningowym i trzeba by było przekształcić ten plan treningowy na tyle, żeby zawodnik mógł zacząć korzystać z powrotem zapasów kwasów tłuszczowych. Trzeba też sobie zdać sprawę, że nasz organizm jest troszeczkę, można by tak nazwać, wygodny i zawsze sięga po te gotowe źródła energetyczne. W sensie takim, że glikogen jest takim gotowym źródłem energetycznym i jego jest dużo łatwiej wykorzystać jako energetyk do wysiłku, a rozpad kwasów tłuszczowych. Dlatego, że sam rozpad kwasów tłuszczowych, tak jak powiedziałam, odbywa się na podstawie użycia tlenu i jest to tak zwany cykl krebsa, czyli w tym cyklu krebsa jest bardzo dużą. Przy różnych skomplikowanych reakcji chemicznych, które uruchamiają się od pierwszej sekundy wysiłku, a to uruchamianie kończy się dopiero w trzeciej minucie po rozpoczęciu wysiłku. A więc mamy trzy minuty na to, aby organizm poradził sobie z tym trudnym procesem przekształcania właśnie kwasów tłuszczowych i przetwarzania w energię. I teraz sam proces treningowy jest nic innego, jak nauczanie właśnie tego organizmu, żeby mógł korzystać z, z tych zapasów kwasów tłuszczowych. A więc nasz organizm, który tak jak powiedziałam, jest organizmem troszeczkę wygodnym i szuka tych łatwiejszych rozwiązań, to my właśnie każdym treningiem powinniśmy pokazać, gdzie ma się znajdować w danym momencie i z jakich źródeł energetycznych ma korzystać. Kolejnym takim parametrem, którym dzisiaj mierzyliśmy, to jest tak zwana restytucja. Restytucja to jest nic innego jak taki... Czas regeneracji tętna lub regeneracji właśnie kwasu mlekowego po zakończonym wysiłku. Im krótsza jest ta regeneracja, czyli im szybciej tętno spada do poziomu gdzieś tam 60% od maksymalnego, które było osiągnięte podczas wysiłku, tym lepszy poziom wytrenowania danego zawodnika. Jeżeli zdarzy się tak, że ta restytucja idzie wolno, to w tym momencie mamy taki sygnał, że są początki jakiegoś zmęczenia u zawodnika, lub pojawiło się już na jakimś tam poziomie przetrenowanie. I również to badanie pokazuje nam czy kierunek naszego treningu nie jest za mocny, tak? Bo um, też często spotykam się z takimi trenerami czy zawodnikami, którzy myślą, że są w stanie w krótkim czasie, na dużych intensywnościach uzyskać. Um, wysokie wyniki, a jednak to tak się w sporcie nie dzieje, Powinniśmy przejść przez różnego rodzaju poziomów wytrenowania, aby móc sięgnąć potem trofea najwyższe, żeby wejść w te strefy takiego najwyższego wytrenowania. I właśnie na podstawie tego typu badań jesteśmy w stanie stwierdzić, co się dzieje z naszym organizmem i przede wszystkim to badanie wykonujemy, z najlepszymi zawodnikami w przeciągu gdzieś 3-4 tygodni powtarzamy te badania, żeby mieć cały czas kontrolę nad tym, co tak naprawdę dzieje się na poziomie komórkowym i jakie jest właśnie to zużycie energetyczne. Czy nie jesteśmy gdzieś tam na pograniczu gdzieś zmęczenia czy przetrenowania. Bo jeżeli nasz zawodnik już wejdzie w to przetrenowanie czy przemęczenie, to my już jesteśmy hmm, tak naprawdę jeden krok duży do tyłu, bo zazwyczaj w sporcie jest tak, że im dłużej wchodziliśmy powiedzmy w to zmęczenie, tym dłużej z niego będziemy wychodzić. A więc um, można by powiedzieć, że mamy tak jakby um, troszeczkę zaburzony proces treningowy. No i y, ostatni taki parametr to jest moc wysiłkowa, czyli to są te y, maksymalne parametry e, wydolnościowe, które aparatura e, łapie pod koniec e, całego wysiłku. I tutaj przy tej mocy y, maksymalnej wysiłkowej mamy maksymalne tętno, maksymalny poziom kwasu mlekowego, maksymalna e, szybkość bieżni. W którym właśnie zawodnik wykonywał badanie, lub powiedzmy, jeżeli zawodnik wykonywał badanie na rowerze stacjonarnym, to tutaj mamy moc wyznaczoną w watach i również te wartości maksymalnie wat, ale znowuż takim najważniejszym i podstawowym wskaźnikiem tej mocy maksymalnej wysiłkowej to zawsze będzie VO2 max, czyli ten maksymalny pobór, możliwości maksymalnego poboru tlenu przez danego zawodnika. I teraz znowu nawiązując do tego parametru VO2 max, troszeczkę więcej na ten temat, jak to się odbywa i, i od czego jest uzależnione VO2 max. Aby reakcje zdobycia właśnie tego tlenu, te reakcje były możliwe, potrzebny jest przede wszystkim tlen, czyli wyłapywanie tego tlenu z wdychanego powietrza. Niezależnie od tego, czy my śpimy, czy trenujemy, Cały czas pobieramy z otoczenia określoną ilość tlenu. I ten pobór tlenu nazywamy VO2, czyli nie VO2 max, czyli VO2, bo cały czas mamy jakiś taki pobór, który jest może i przez tą aparaturę, jeżeli byśmy podłączyli, nawet kiedy śpimy, również aparatura będzie pokazywała, na jakim poziomie wyłapujemy ten tlen z powietrza. VO2 określa ile litrów tlenu. Pobieramy sotoczenie w ciągu jednej minuty, czy to spoczynku, czy podczas wysiłku. VO2 max jest to, tak jak powiedziałam, maksymalna wartość tego poboru, jaki możemy zarejestrować u danej osoby w trakcie badania wydolnościowego. Czyli wskaźnik VO2 max jest wskaźnikiem maksymalnych możliwości tego poboru, a nie to, co się dzieje na bieżąco gdzieś tam w trakcie danego wysiłku. Podobnie jak mamy określone maksymalne wartości tętna, tak samo mamy określone osobniczo-zmienne wartości VO2 max. Zazwyczaj niektórzy właśnie naukowcy mówią, że VO2 max jest poniekąd określone genetycznie. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Niemniej jednak uważam, że trening ukierunkowany, odpowiednio prowadzony, jest w stanie zwiększyć VO2 max nawet przez jakieś 3-4 tygodnie treningu nawet o 15 do 18% od tej wartości początkowej. Maksymalny minutowy pobór tlenu ma ogromne znaczenie w konkurencjach wytrzymałościowych. Czyli wysiłki, które co nazywamy te konkurencje wytrzymałościowe. Może nam się to kojarzyć ogólnie z takim długotrwałym wysiłkiem. Niemniej jednak te konkurencje wytrzymałościowe zaczynają się tak naprawdę od czasu 45 sekund. Czyli nawet biegacz, który wykonuje nie wiem, odcinek 400 metrów w lekkiej atletyce, również u tego biegacza bardzo istotne znaczenie będzie miało właśnie ta wytrzymałość. Porównując do samochodu, VO2 Max odpowiada ilości koni mechanicznych produkowanych przez dany silnik. Jeżeli samochód ma więcej koni mechanicznych, mamy większe szanse na wygraną. Czyli tak samo jest i w sporcie. Zawodnik, który ma wyższe VO2 Max, czyli wyższe możliwości wyłapywania tego tlenu z powietrza, to ma większe możliwości, aby te wyścigi wygrywać. No niemniej jednak, same VO2 Max jako tako nie jest wskaźnikiem wygranej dyscypliny, bo niektórzy wręcz mylą, że jeżeli powiedzmy podwyższyli sobie VO2max jakimś tam powiedzmy odpowiednim treningiem, to oni już powiedzmy są wygranymi gdzieś tam pod, podczas jakiegoś wyścigu. Jednak to tak nie działa, bo same VO2max podwyższone daje takie możliwości dla organizmu, aby... Oczywiście wykonywał te wysiłki na dużej intensywności, ale nie jest to wskaźnik wygranej. Do tego dochodzi na pewno jeszcze technika, taktyka, motoryka, przygotowanie psychologiczne tego zawodnika, jego stan na dany moment wyścigu itd. itd. Wyższe wartości VO2 Max, jakie możemy osiągnąć, dają większy potencjał każdemu trenującemu sporty wytrzymałościowe. Nie daje 100% pewności na wygraną, ale daje znacznie większe możliwości w porównaniu do osób z niższymi wartościami VO2 max. Im więcej możemy pobierać tlenu, tym więcej możemy produkować energii. Czyli to co mówiłam na samym początku, energię produkujemy na podstawie rozpadu tłuszczów, ale w obecności tlenu. A więc im więcej tego tlenu będziemy mieli, tym więcej, tym większą ilość tego tłuszczu będziemy w stanie... Um... Przetwarzać w energię, i ten organizm będzie miał tą energię na dłuższy okres czasu. Tutaj, akurat na tym zdjęciu, mamy zawodniczkę Judo. To jest bardzo ciekawy przypadek. Jest to zawodniczka, która trafiła do mnie w wieku 14 lat jako młodziczka i ta zawodniczka zaczynała swoją przygodę u mnie z maseczką na poziomie vo 2 Max. E. 49 ml na minutę na kilogram masy ciała. Pracowałyśmy odpowiednio, badając się co miesiąc przez pół roku i po pół roku ona zdobyła medal w Mistrzostwach Polski w judo i w tej chwili już jest w kadrze Polski, więc jako tako to jest przykład na to, że taki trening kontrolowany na podstawie właśnie tych wszystkich pomiarów daje szybkie i skuteczne efekty w procesie treningowym. Aby wygrywać, potrzebujemy nie tylko wysokich wartości VO2 max. Kolarze, o których obserwuje się wyższe wartości VO2 max niż ubiegaczy, nie będą wygrywać w biegach długich. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy em, Powiedzmy, na bieżni, tak jak tutaj zawodniczkę, którą widzieliście, biegała, i u niej, powiedzmy, poziom VO2 max wyszedł, jaki wyszedł, to my nie możemy się spodziewać, że ta zawodniczka, na przykład, pójdzie do kolarzy i ona wykorzysta ten swój potencjał VO2 max, aby wygrywać wyścigi w kolarstwie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nasz aparat ruchowy musi nadążać za tym, co tak naprawdę robimy, czyli musi tutaj odpowiednia technika być dostosowana, em, musi być odpowiednia motoryka dobrana. Czyli, jeżeli zawodnik, najprostszej mówiąc, umie jeździć na rowerze, to on będzie umiał wykorzystać potencjał VO2 MAX. Jeżeli zawodnik umie pływać, to ten zawodnik będzie umiał wykorzystać swój potencjał VO2 MAX w wodzie. I to na tym to polega, że zmieniając różnego rodzaju dyscypliny, no nie jesteśmy w stanie wykorzystać w 100% swój poziom VO2 Max tak dobrze, jeżeli nie mamy do tego dobraną odpowiednią technikę i odpowiednie przygotowanie motoryczne. Wiąże się to właśnie, to dobranie tych wartości wiąże się z inną biomechaniką ruchu i techniką pracujących mięśni, bo mięsień zawsze zapamiętuje dany ruch, który wykonujemy przez większość czasu. Więc jeżeli zawodniczka pływa, no to ten mięsień będzie przyzwyczajony do wykonywania ruchów pływackich i w takich właśnie okolicznościach on będzie wykorzystywał ten potencjał tlenowy. Aby bieganie było efektywne, a wygrywanie możliwe, musimy mieć odpowiednio wysoki VO2 max i możliwie niski koszt fizjologiczny wysiłku. I teraz co to jest koszt fizjologiczny wysiłku? To jest bardzo takie kluczowe słowo w, w treningu sportowym, w procesie treningowym. Bardzo często mówimy o tym, że jeżeli zmniejszymy ten koszt energetyczny, czyli koszt fizjologiczny wysiłku, jesteśmy w stanie tego zawodnika przygotować jeszcze lepiej do wysiłku. Tak jak widzieliście w badaniu, tętno rośnie, na określonych, na określonych etapach tego obciążenia, czyli zaczynaliśmy 3 minuty wolno, 3 minuty szybciej, jeszcze szybciej, i w tym momencie tętno nam wzrasta. To jest tak zwany koszt energetyczny czyli zwiększanie tętna, zwiększanie kwasu mlekowego podczas wysiłku jest tym kosztem energetycznym. Powiedzmy, że jeżeli zawodniczka by zaczynała wysiłek niższym tętnem, niższym kwasem mlekowym i pomimo tego, że obciążenia idą do, do przodu, do góry za każdym razem co 3 minuty, a tętno jest niższe i kwas mlekowy dalej jest niższy, to mówimy o niższym kosztem fizjologicznym, co daje tej zawodniczce możliwości utrzymania duże, dużej ilości energetyków i zasobów na wyko wykorzystanie ich podczas... Końcówki wysiłku. Wiemy, że biegi zazwyczaj rozgrywają się w taki sposób, czy to w lekkiej atletyce, czy w kolarstwie, czy w pływaniu, czy w łyżwiarstwie, że zazwyczaj grupa idzie razem przez jakiś tam czas, a dopiero pod koniec ci lepsi yy, zaczynają odbiegać od grupy, czyli uciekać przed grupą. To się wiąże właśnie z tym, że oni mają niższy koszt fizjologiczny wysiłku, mają więcej, więcej tlenu. Do rozpadu właśnie kwasów tłuszczowych, tym bardziej mają większe sposobności do tego, żeby wykorzystać te zasoby energetyczne pod koniec samego wysiłku i wygrać bieg. Pobór tlenu VO2 max określa, ile zużywamy tlenu, czyli produkujemy energii, aby wykonać określoną ilość pracy. Dla biegacza będzie on oznaczał ilość pobranego tlenu na pokonanie jednego kilometra z określoną prędkością biegu, i koszt fizjologiczny wysiłku porównać można do spalania benzyny w samochodzie. Czyli im więcej tego spalania benzyny jest na początku wysiłku, tym mniej zasobów tej benzyny pod koniec, więc ten zawodnik musiałby się zatrzymać, zatankować tak naprawdę, żeby dobiec do końca, a więc my tutaj tracimy cenny czas na to, aby właśnie dogonić tego przeciwnika, a mało tego jeszcze przegonić i wygrać bieg. Silnik generuje dużo moc, czyli... To jest ten VO2 Max, ale spala dużo paliwa i szybko zużywa paliwo. Jest to taki ideał powiedzmy dla zawodnika, który e, wykonuje krótkotrwałe wysiłki o dużej mocy. Ale nie jest to ideał, który będzie nam służył, żeby wykonywać wysiłek przez dłuższy okres czasu, czyli to spalanie duży, dużej ilości paliwa i e, wykonywanie. E, i tych ćwiczeń z dużej intensywności, to jest typowo takie, taka kluczowa cecha dla sprinterów na przykład, do, do momentu powiedzmy wykonywania wysiłku do 30-40 sekund, ale ideałem takim dla długotrwałych dystansów to jest niskie spalanie i generowanie jak największej mocy, czyli przekładając tą wiedzę tutaj na ten test, którego widzieliście, to wygląda w ten sposób, że pomimo tego, że zwiększamy obciążenie, czyli generujemy dużą ilość mocy, spalamy małą ilość energetyków, czyli mamy niskie tętno i niski kwas mlekowy. To jest ideał wytrenowania. Najlepsze biegacze na dystansach powyżej 10 km potrzebują około 130-140 ml tlenu na pokonanie 1 km z prędkością biegu około 16-17 km na godzinę. Osoby niewytrenowane i początkujące biegacze potrzebują więcej niż 200 ml na kilogram na kilometr. Czyli em, co to nam mówi, taki biegacz, który jest wytrynowany, aby właśnie spalać tą, te, te źródła energetyczne, aby wykorzystywać właśnie kwasy tłuszczowe, potrzebują dużo mniej litrów tego tlenu, aniż zawodnik, który powiedzmy jest początkujący lub gdzieś tam w słabszej formie. Nawet najlepiej wytrynowany kolarz nie wygra z wytrenowanym biegaczem. Czyli to, co na początku mówiłam, to jest specyfika, specyfika danej dyscypliny sportu i mechanika ruchu mięśni podczas wysiłku. Jeszcze troszeczkę na temat właśnie tego, jak kształtuje się właśnie VO2max na poziomie różnego wieku, od czego jest uzależnione. Najwyższe zanotowane wartości były u jednego z norweskich biegaczy narciarskich i to była wartość 94 ml na minutę na kilogram masy ciała. Jest to wartość, która Naprawdę jest bardzo wysoka. Ja w swoich badaniach taką największą wartość złapałam 82 ml na minutę na kilogram masy ciała i to było u kolarza. A tak normalnie zawodnicy mają na poziomie 68-72 ml i to jest naprawdę dobre wytrenowanie zawodnika, bo też musimy wiedzieć, że tutaj ważnym jeszcze wskaźnikiem, parametrem jest, Właśnie ta ilość pomiaru litrów na minutę całego powietrza, którą wdychamy i wydychamy. U osób nietrenujących wartości te uznajemy za doskonałe, jeżeli przekraczają 50 ml na kilogram na minutę. 50, ja bym powiedziała u mężczyzn jest około 50, ale u kobiet takich trenujących to jest w pograniczu 45-48 ml na kilogram na minutę. I wraz z wiekiem, po około 30 roku życia sukcesywnie zmniejsza się ta wartość VO2max, podobnie jak i spada nam maksymalne tętno wysiłku. Tutaj jeszcze chwila o wentylacji płucnej. Tak jak powiedziałam, ta wentylacja płucna ma bardzo istotne znaczenie, żeby zwiększać poziom VO2 max. Jest to ilość litrów powietrza, jaką płuca są w stanie pobrać w trakcie jednej minuty. Im większa wentylacja płucna, tym lepsze wyniki. Jak podwyższać właśnie wentylację płucną wysiłkiem fizycznym? To ja już Wam powiedziałam wcześniej przy wykonywaniu badania, bo tutaj oczywiście jesteśmy w stanie oddziaływać na tych parametrach odpowiednim treningiem, czyli odpowiednią ilością odcinków na danej szybkości przy odpowiednich przerwach, bo przerwy też pomiędzy odcinkami również dają nam taką możliwość kreować i podwyższać tą wentylację płucną i zarówno VO2 max. No i jeszcze y, ostatnią rzeczą, o którą powiem, to jest to tętno na progach właśnie LTI-AT i co ono nam daje, tak w praktyce trenerskiej. Tak jak powiedziałam, kwas mlekowy, którego y, pobieramy właśnie w trakcie tutaj y, krwi, y, daje nam możliwość stwierdzić, gdzie znajduje się, podczas jakiego tętna dokładnie, tak jak widzieliście, znaleźliśmy próg LT i. Następnie znaleźliśmy ten próg przemian tlenowo-beztlenowych, czyli próg AT. Jeżeli na tych progach w tym samym czasie wyznaczymy sobie tętno. To już wiemy, że w procesie treningowym możemy to tętno na progu LT używać i jeżeli zawodnik będzie wykonywał wysiłki na przykład na progu LT, jeżeli mamy tętno 150, jeżeli ten zawodnik będzie ćwiczył na to tętno 150, to wszystkie wysiłki poniżej 150 będziemy uznawali za tlenowe, czyli organizm będzie korzystał z rozpadu kwasów tłuszczowych za pomocą tlenu. Jeżeli mamy wysiłki pomiędzy progiem LT i AT. Jeżeli badanie nam określiło próg LT 150, a próg AT 180, to wszystkie wysiłki pomiędzy tym tętnem 150 a 180 będą uznawane za wysiłki mieszane. Czyli będziemy pobierać energię i z kwasów tłuszczowych, i z glikogenu. I wszystkie wysiłki powyżej tętna 180 Udanego zawodnika są uznawane za wysiłki beztlenowe, gdzie energię pobieramy z rozpadu glikogenu, a tak jak wiemy, te źródła glikogenu są ograniczone i staramy się właśnie w treningu chronić te źródła energetyczne, aby pod koniec wysiłku móc wykorzystać i wygrać wyścig. Dziękuję bardzo za uwagę i oczywiście serdecznie zapraszam do nas na studia na Politechnice Opolskiej, gdzie będziecie mieli okazję mieć steczność z całą naszą aparaturą, z bieżnią elektryczną, z rowerem, z całym laboratorium fizjologicznym. Oczywiście nie tylko, bo my te badania wykonujemy tutaj i na naszych obiektach sportowych. I dla osób, którzy interesują się sportem, są są zafascynowani różnymi dyscyplinami sportu. Uważam, że to jest naprawdę doskonałe rozwiązanie, aby rozwijać te swoje zainteresowania w naprawdę rewelacyjnych warunkach i możliwościach.